Dzień dobry, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z plecaków na tym kanale. Przeserdecznie was witam i ja to bym się zastanawiał. Zastanawiam się nad dwoma buildami. Albo chcę, nie no, myślę, że... Cześć, nie ostatni był Pyromancer, że z drugiej strony była jedna walka tego berserka. Przed chwilą grałem berserkiem na ulepszony miecz na to, na Busted Blade. I powiem wam, i grałem na niego, i na zwierzaczki. I na to. Powiem wam, na jednąć kryta 224 to jednak jest fajnie. To jest rzeczywiście fajne, nie? Zrobiłem sobie chyba dwa razy Dragon Skin buty, dwa razy ten Power Puppy i pod koniec jeszcze trzeci mi się trafił i go nie zdążyłem ulepszyć. Miałem dwa te ulepszone i dwa albo trzy te Puppy. A do tego miałem trzy smoki. I kurde, całkiem nieźle działał. Ulepszyłem jedną zbroję sobie, miałem jedną lepsze rękawice, jedne zwykłe, oba na miecz. Na mieczu parę kryształków, jeden corrupted chyba, jeden niebieski, perfekcyjny. Jakiś czerwony i jakiś tam żółty, słabszy. Czerwony jakiś tam w miarę taki średnio lepszy był, już nie pamiętam który dokładnie. I powiem wam, że to działało przegenialnie. Tylko, że... No miałem kurde na te smoki pójść. A chuj, dobra, zagram na ten miecz, może zobaczymy jak pójdzie, nie? I tak sobie myślę, że bez sensu rankingowy grać póki co, póki wbiję sobie rangę w międzyczasie, a na razie będę grał nie rankingowy, no bo te rankingowe na tym poziomie rankingowym są totalnie niemiarodajne. Więc będziemy sobie grać nie rankingowe na razie, póki nie wbiję sobie chociażby jakiegoś tam diamentu czy platyny, cokolwiek. A na ten moment sobie będziemy grali tak, to bym chętnie wziął. Jakieś leczonko, to na razie może nie. Weźmy to i to. Nie wiem, i to. Zobaczmy jak pójdzie. Na starcie Berserk, szczerze, wydaje mi się, że ma jeden z najmocniejszych startów. No bo on tego Battle Rage'a jak odpali, no to kurwa nie ma zmiłuj. Czyli mówiąc o tym, że tu bez Battle Rage'a nawet szło. To bym chętnie wziął. To czy ja bym chętnie wziął? No tak, piąte przez dziesiąte, tak szczerze. Chociaż nie jest taki zły pomysł zasadniczy. Gdybym zrobił tak i tak. No ale za czwórkę i miejsce by mi się przydało. O właśnie. I patelnia może. Na łopatę, żeby zrobić. To wydaje mi się dużo ciekawszą opcją. Dawaj mi... O, jest patelnia. Ale to i tak w następnej rundzie. A zwiększmy. Ja powinienem go chyba luzem bardziej położyć, nie? To by mi, mam wrażenie, więcej dało. O, tu standardowy build. Czemu tego nie łączy? Jezu, dobra, dobra, nie rankingowe, nieważne. Przecież nie, no nie rankingowych to też... Dobra, trafiały się nóbki. Co ja tu chcę? Czy ja chcę ulepszyć Gloves of Haste? No tak zasadniczo to chyba chcę. Tak bym to wrzucił. To do patelni. To tu. To tu. Czy coś jeszcze? No kurde, chciałbym chyba te Gloves of Haste. Jak na miecz chce grać, to chcę go maksymalnie przyspieszać, tak szczerze. Więc wezmę. I nie wiem, czy jednak nie zrobimy tak. Zrobimy. Wolę banana. Dodatkowego. Banan mi się przyda. Tak czy inaczej. Dobra, przyspieszmy to sobie, bo to jest na 100% wygrana. W ogóle nawet Battle Rage'a się nie odpalił. Battle Rage się nie odpalił nawet. Więc to w ogóle nie ma o czym mówić. Teraz tak. Tak. Rękawice tutaj. To tutaj. To tutaj. To tutaj. A to
tutaj. No i spoko, dodatkowe tu. Dodatkowe pieniążki zawsze na propsie. Czy my coś tutaj szukamy? Szukamy miejsca. I jak mam być szczery, to kartę. Szybki miecz jest bardzo dobry. Fajnie by było, jakby się trafił. W ogóle nie ma o czym mówić. Czy my możemy mieć problem z tym przeciwnikiem? No możemy mieć problem z tym przeciwnikiem. Zobaczymy, co się stanie, jak się Battle Rage odpali, ale no, przyspiesza mi tylko... Chociaż leczenie też mi przyspiesza z bananów, nie? Odpalenie Battle Rage'a. Zjechaliśmy mu armora. Teraz się więcej leczymy i szybciej atakujemy, więc powiedzmy, że ma to jak najbardziej sens. No ale Battle Rage się skończył. On z tej kurde... z tego torcza już więcej bije, no... Da 1 HP! Okej. To mi się podoba. Załóżmy. Cokolwiek. Leather Armor, czy chcę? Przypomnijcie mi, proszę, co robił. No kurde, czemu tego tu nie ma? Itemy. Dragon Scale Armor. 40 pancerza i zredukowane obrażenia podczas Battle Rage'a. No to szczerze, nie za bardzo. Nie widzi mi się. Może bym to Whipa zrobił. Na tego. Na Chain Whipa. Zadaje plus 1 obrażeń za każdy buff usunięty z przeciwnika. Usuwa. To jest dobre. Nagranie na ser. Na serowego guba, tak? A nie, on daje buffy. A nie, usuwa buffy. Co zabierało buffy? Oprócz Chain Whipa. Debuffy, znaczy tak. Nie. Tak, usuwa. Co usuwa buffy u przeciwnika? O. Co usuwa buffy na przeciwniku? Oprócz samego Chain Whipa. To się z czymkolwiek skaluje? Tak kurde nie widzę za bardzo. Może z neutralnych, dobra, już nie będę teraz szukał. Nie będę teraz szukał, ale... Czaj, a miecz? Nie rarity. Albo chuj, niech będzie rarity. Neutralne daj mi. Miecz był gadli. I na razie nie mam szansy go dostać. Znaczy mam szansę z 5% szansy. Albo mniej nawet. No dobra, chuj. Ja bym wziął to i zarezerwował sobie leczenie z herbów. Herby za dwójkę są na zawsze na propsie. Co on tu kombinuje? Próbuję zrobić płonący miecz. Płonący miecz jest z gitem. Tylko mógłby to inaczej poukładać, tak żeby w ogóle, nie wiem, to na przykład mu dawało obrażenia. Dobra, to jest jakiś kurde lamus, nie? Który mnie zaraz pokona, prawda? O nie! Idzie źle, skoro ten gościu mnie pokonał. Z tym ustawieniem. Potrzebuje się wzmocnić i to bardzo. I to bardzo. To weźmy, to zarezerwujmy. I ja myślę, ten miecz z tymi rękawicami może być całkiem spoko na zmianę z tymi drugimi. No mi DPS zwiększa na stałe o 10%, tak jakby, nie? Nie wiem, czy nie lepsze. Kurde, idzie coraz gorzej, nie? Potrzebuje się wzmocnić jak najszybciej. No i Gloss of Powers. Robimy to. Nie, nie ten przedmiot gadli, ten drugi. Ten inny, inniejszy.
Poproszę. Brakuje mi konkretnie obrażeń. Już. Może ja bym wziął tego lightsabera na razie. Nie, no bez sensu to jest. Przyspieszenie. Tak. Przyspieszenie chcę bardzo. No. Przyspieszenie chcę bardzo, bardzo nawet. Bym powiedział. Mam, jakby nie patrzeć, jedną broń, która zużywa staminę. To jest prawdopodobnie ten błąd, który mnie kosztował teraz ile? Dwa życia, tak? Dobra. No nie! Trzy życia mnie to kosztowało już. Fighter. Uliczny rozpierdolu majster. Brass Knuckles. Szansa na stuna. Nie. Lecimy pod te zwierzaki. Kurde, waham się. Nie, Gubert. Chociaż na przecenie jest w sumie. Nie jest taki głupia. No. Daj mnie to. No. Dajcie mi proszę miecz. Duży miecz. Powinienem wziąć kurwa jakąkolwiek broń. Tomasz, ty debilu. Że mieć większe zużycie staminy i większe obrażenia. No bo na razie po prostu nie robię obrażeń. No, im też się odpala ten battery, po tym battle rage'u to gówno, dupa, cycki. Dobra, robimy tak na razie. Póki się nie trafi miecz. Duży. Wydaje mi się, że będzie to dobrym rozwiązaniem. Potka? Okej. Niech będzie. Czy chcę to? Nie chcę tego. A gdzie są kurwa zwierzaki? O, miecz. Kurwa, ja dopiero kupiłem ten Ripsaw Blade. Dobra, chuj. O nie. Strata pieniędzy. No dobra, trudno. Damy radę. Czy to nie działa na niego? Czemu nie ma tego na mieczu? A nie, działa. A nie, no jako crafted item to działa. Czyli nie działa. Jakby, czemu nie zwiększa obrażeń miecza? Dobra, tej, kurwa, z Ripsaw Blade to idzie totalnie zupełnie inaczej niż szło. Okej. Okay. Wywalamy wszystko. Kupujemy miecz. Wywalamy Ripsaw Blade, który przed chwilą kupiliśmy. No i dobra. Corrupted Crystal? Na mieczu? No ostatnio miałem, działo fajnie, nie? Nie jest takie złe, ale potrzebuję zwierzaczków. Dużo. No. W sumie? Nie jest takie głupie. Dawaj, lecimy z tym koksem. 20% szans na kryta. Dzięki Gubertowi. Dobra. 116. Nie, no dobra, mamy szansę. No i to całkiem spore szanse. Gościu nie miał szansy. Dobra. Mieczysko nasze potężne tutaj. I ja bym powiedział, że Box of Riches, no mamy na nim od chuja teraz miejsca. Trzeba go przyspieszyć maksymalnie. Może być. Nie chcę many.
Nawet za jedynkę, bez sensu to jest to totalnie. Dobra, daj mi to, gdzie są pieski! Pieski niech się trafią. Ja nie mogę tu przegrać, jest 10:36. Zanim ja to dokończę nagrywać, ja zmontaż to drugie tyle trwa. Zanim ja to wrzucę, to kupa czasu minie. Znaczy raczej wydaje mi się, że już nie przegram, jak już mam mieczysko. Bang! 134! Poszło! Ogień w szopie. Tutaj, tutaj i tutaj. Zaraz to jakoś pokładajcie mi miejsca więcej. Wolf companions are offered in the shop. No ciekawe, kurwa, gdzie? Przyspieszenie następne, no spoko. Halo, mieczu wróć. Jezu, jaki on ogromny jest, kurwa. Nie chcę Jinx Torkili, chcę... No to jest okej. Nie zwiększa obrażenia nie tylko z miecza, ale również z kompanionów wilczych, którzy, kurwa, mam nadzieję, że się zaraz trafią, bo nie podoba mi się to nic a nic. O! To jest spoko na ciebie. Resist na trutę, niech będzie. Gdzie ci wilczy kompanioni? Kompanieros. Wywalam to, wywalam to i biorę to. To... kurwa, nie wiem, czy ja to zmieszczę, ale damy... Dobra, jakoś damy radę. Kompanieros, kompanieros. Bez kryta. Ja mam jakąś szansę na kryta. 30% mam. No tak, bo Jinx to killa już daje. Nie ma to jak grać na wilczych kompanionów bez wilczych kompanionów. No nie, o, Battle Rage zwiększony czas trwania. No to jest zawsze spoko. Teraz tak. To na pewno kupuję. Tylko jak ja to, kurwa, tu wcisnę? Gdzie są las kompanieros? Wolę to. Na ten moment. No co jest? Nic się nie trafi. Wow! Akurat ten, co potrzebuję. No to jest spoko. Ja jestem w stanie ciebie kupić. Już teraz. Zaczekamy. Na razie średnio na jeża. No wcześniej dużo więcej mi się ich trafiało, powiem wam. Chłop, co na Mega Clover gra. Jeszcze ani razu nie przegrałem na Mega Clover. No ale zaraz się przekonamy. Celność powyżej setki, no okej. Okay. I bang. Halo, bang. No okej. Okay. To mi się podoba. Los compañeros. Dobra, to zwiększamy czas trwania. O! To chciałem widzieć. Leczenie za pomocą miecza. Tylko wiecie, co by się przydało? Przyspieszenie jeszcze tego miecza. Długi miecz. Jesus Christ. No raczej nie bardzo. Nie bardzo, nie bardzo. A Boże. Co by było ciekawe. Tak w sumie. Ale może niekoniecznie. Co ja mogę tu w tym momencie zrobić? Rolować dalej. To wypieprzyć. To wstawić. I to wstawić. I tutaj resista dać. A to sobie niech będzie. Dobra. Gubert niedługo do wyjebania idzie, bo on, kurwa, nic nie robi. On jest po to, żeby zwiększyć szansę na kryta dla miecza. Miecz ma szansę na kryta 40%. No okej. Niestety póki co nie wchodzi jakoś specjalnie często. 130! Podoba mi się! Dawaj. Bla, bla, bla. Nie! Dawaj, 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 dawaj!
172? Kurde! Ajajaj, 1 HP. Nie podoba mi się to. Nic a nic. To powinienem tak ustawić. Dramat. Póki co. To tu w ogóle jest zbędne. Bezpośrednie obrażenia, tak 5 przez 10 tutaj będą działały. Dobra. To wstawiamy już tutaj. Miecz jest już tak przyspieszony, że głowa mała. Ale to dobrze. Teraz pytanie ze 100 punktów. Czy ja nie chcę Armored Puppy, Power Puppy przyspieszać? Ale chyba chcę Glows of Haste ulepszyć. To wywalmy na razie. Niepotrzebne. To byle jak. Czy ja chcę walić bezpośrednio? Ja mi to w ogóle niepotrzebne jest, ja tak myślę. Leczenie zwiększono 15%. No to jest spoko. Tylko że to mi się kurwa nie odpali. Nic mi się tu nie podoba. To mi się podoba. I to mi się podoba. Na razie po prostu zwiększmy ten. Zwiększmy regenerację staminy. I to tyle. No nic mi się stąd nie podoba. Co za gówno. No banana. No nie. Holy Armor. Też nie. Tak! Kurecz papi w końcu cokolwiek. Wywalamy ciebie i wstawiamy ciebie. Okej. Okay. Nie chcę Torkili, bo ona dużo miejsca zajmuje. Takiego miejsca jak mi się nie podoba, żeby zajmowała. Mhm. Jakieś kryty wjeżdżają, coś tam, coś tam. Więcej piesków mi potrzebne, to na pewno. O co on ma? Co, nie pamiętam, co robił Timmy w zbroi. Resist na debuffy i kryty. Okej. Okay. Kurwa, jakie nic mu nie daje to dla mnie. Już, czemu on tego na Falcon Blade'a nie założył? Że co prawda jeden regena by mi tylko zabrał, ale... Dobra, tutaj gościu. Po robocie z tobą. To wstawiamy tu dalej, to niech będzie tu. Następne buty do ulepszenia. To mi się podoba. To mi zwiększa obrażenia od piesków. No i od miecza o 3 za każdego empowera, więc to jest też spoko. Za 10! Rabi Egg za 10. Ja chcę Rabi Egg za 10. Tak 5 plus 10. Ostatnio miałem 3 razy na przecenie, dlatego miałem 3 smoki. A teraz to tak nie za bardzo. No pieska najpierw chcę mu ulepszyć, zdecydowanie. Nie chcę go zadychę. O, daj więcej tego. I przyspieszmy mieczysko. I zobaczmy, jak to będzie działało. Okej. Okay. On odbija... Nie, to tarcza odbijała. Na blinda? I leczenie? Jak to ma działać? Pokaż mi. Blind, zakładanie blinda, leczenie. Czy on będzie w stanie odpalić lampę? Co, nie ma generacji many?
Manie... Nie, nie ma generacji many. Co, co on kurwa wymyślił? Jak... Lampa tylko generuje mu manę, ale nie ma generacji spajków i szczęścia, więc to jest bez sensu. No ale on kurde do mocno się leczy. Out of stamina. Dawaj, 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 dawaj! Nie! Dobra, Battle Rage się odpalił. Dawaj, kryty, 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 kryty! Krytuj! O nie, nic nie trafiam! Jaka jest szansa na trafienie? 90%! Ile razy ja kurwa nie trafiłem? Nie, no nie wytrzymam. Przecież miałem 90% szans na trafienie. 8 ataków nie doszło do skutku. 8 ataków. Ja pierdolę. No jak to kurwa jest możliwe, nie? Aj, lecz mnie. Nie wytrzymam. Za jeden, dawaj mnie. Dawaj mi więcej papi. More papi. Give me more. To jest mi niepotrzebne. To będzie mi potrzebne. Dawaj tutaj. No ja to chcę. Tylko jak to ułożyć, żeby to miało ręce i nogi? Tych świnie się zastanawiam, czy się zaraz nie pozbyć. Albo Guberta. Tu nic nie chcę. To na pewno chcę. Dłuższy Battle Rage. Oczywiście, że tak. No już nic ciekawego. Dobra, to na pewno tutaj wchodzi. To tutaj, a nawet tutaj. To do wyjebania. Przyspieszamy. No i to tyle, kurde bele. I liczymy na to, że chociaż połowa ataków trafi przeciwnika. Wow! Co tu się zadziało? Ale gościu nie ma many, żeby Holy Spira użyć. Przecież fajnie to wygląda. Co on tu odjebał z tym Artifact Stone'em? Nie no, to wystarczyło, że Battle Rage się odpalił i już poszło z górki. Przyspieszamy jeszcze bardziej. To na razie byle gdzie. Więcej papi! Papi! Dawaj mnie to. Przyspieszenie. I dłuższy Battle Rage. Oczywiście, że tak. Wisdom papi? No kurwa, jakikolwiek tak szczerze w tym momencie. Wywalamy te kryształki i bierzemy ciebie. Tylko cię bym wstawił tutaj. Czy jeszcze inaczej? Tutaj. Będziesz lepszy. To bym nawet tak ustawił. Okej, zaczyna to jakoś powiedzmy wyglądać. Ulepszmy ciebie. To gdziekolwiek. Nie wiem, cokolwiek. To bym wziął w następnej turze. No dawaj, kurde, przyspieszony maksymalnie ten Busted Blade. No jakieś, kurde, potka na staminę, może mi troszkę pomoże. O nie, Jezu, jakie kryty wjeżdżają. U mnie też. 130. U mnie misy bardziej bolą niż u niego, on częściej atakuje.
To w ogóle nic nie robi. Po co on to ma? Bez zbroi. Po co... Okej, już wiem, po co mu tyle wampiryzmu. Ma jakieś tam... Okej. Dziwny build. On nie ma już staminy na używanie tych wszystkich broni. No ale ma 3 przeleczenie. Kurwa, to może być... To może zadziałać u niego. No dawaj, jeszcze raz kryt! Jeszcze jeden! Pęk! Dawaj, kurwa! Papi! Papi! No nie! Ty się zaraz wyleczy! Przestałem kryty zostać, skończył mi się Battle Rage! Ale źle! No nie! Co to była za brednia w ogóle? Za dużo leczenia miał. Ile on kurwa się wyleczył? Ile ja zadałem obrażeń? Czemu to mi się wywala gdzieś tam? Te combat logi. Jezus Maria, zadałem mu 1650 obrażeń! 1650! Miałem 52 DPS, 53 DPS-a prawie. I on się kurwa wyleczył, ja pierdolę. Co za brednia w ogóle. A ile ja się wyleczyłem? No trochę się wyleczyłem też. Całkiem fajnie działa to leczenie na mieczu. Overheal 2. O Jezus Maria. Co za głupota. Overheal. Vampiryzm, Jezu. Hungry Blade, kurwa. Skąd on miał? Czekaj, Hungry Blade zrobiło mu 19 wampiryzmu? Jakim cudem? A, bo to mu regen daje! Jezu, Luki, to jest dobry na wampiryzm w takim razie. To nie jest kurwa takie głupie. Problem jest tylko ze staminą. Czemu on powinien mieć banana w tym momencie? Co najmniej jednego. Gdybym miał co najmniej jednego banana, to nawet w ogóle jebać to, że to nie daje blinda, nie? Ale gdybym miał co najmniej jednego banana, jednego albo dwa, no to by dawał radę ze staminą, bo banany też by były przyspieszane. Kurde, ale lipa, dobra. 11:02. Kurwa, nie wiem, czy to się zdąży zrobić. Ja to muszę... To się już musi przerenderować. Przecież ja się spóźnię do roboty. Ja pierdolę, dobra. Dajcie znać, co myślicie o tym bidzie. No niestety nie udało się tym razem. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku się uda. Tymczasem ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, pozytywny komentarz i subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej moich materiałów. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Elo.